poprzednich odcinkach mówiliśmy o tym, jak wyobraźnia przydaje się w nauce i szczególny nacisk położyliśmy na rolę eksperymentów myślowych w różnych dyscyplinach, czyli takich eksperymentów, które odgrywają się w naszych głowach. To nasza wyobraźnia pełni w nich rolę narzędzi badawczych, aparatury badawczej. Dzisiaj chciałbym wspólnie z Wami zastanowić się nad tym, co nauka współczesna ma do powiedzenia na temat wyobraźni. Więc zapraszam na odcinek Nauka o wyobraźni. W tym odcinku chciałbym skupić się na dwóch wątkach, bo oczywiście badania naukowe nad wyobraźnią to temat bardzo szeroki. Jednym z najbardziej znanych i takich osiowych zagadnień, jeżeli chodzi o te badania, jest debata, jaka toczy się lub toczyła, bo stanowiska tutaj są podzielone, już od lat 70. Jest ona określana w literaturze anglojęzycznej mianem imagery debate, czyli debatą dotyczącą tego, jaki charakter mają nasze umysłowe wyobrażenia. W skrócie rzecz ujmując, dwa stanowiska tej debaty, o których w pierwszym odcinku zresztą już wspominałem, można określić jako zwolenników wyobraźni percepcyjnej, czyli zwolenników tezy, zgodnie z którą wyobraźnia jest oparta o dane percepcyjne, a z drugiej strony mamy zwolenników stanowiska, zgodnie z którym wyobraźnia opiera się na sądach i wcale nie jest oparta o to, co postrzegamy, że to jest coś w rodzaju jakiegoś złudzenia, któremu ulegamy, gdy my badamy wyobraźnię. Innymi słowy, pytanie takie kluczowe w tej debacie, które dotyczy wyobraźni, można sformułować następująco. Czy wyobraźnia jest autonomiczna, czy stanowi autonomiczny proces poznawczy? I w tym odcinku skupię się na tych dwóch stanowiskach opozycyjnych, dlatego że dyskusja między ich twórcami, między Koslinem i Pilishinem oraz później osobami, które byli zwolennikami poszczególnych ich poglądów, ona tak naprawdę wyznaczyła kierunki badań nad wyobraźnią, tych badań najnowszych nad wyobraźnią. Powiem też nieco więcej niż poprzednio na temat symulacji mentalnych, czyli tego, w jaki sposób nasz umysł przetwarza określone pojęcia, bo to jest istotne również w kontekście wyobraźni. Tak jak wspominaliśmy, symulacja mentalna, która jest świadoma, to jest coś, co możemy określić mianem wyobraźni. Ale zanim do tego przejdziemy, to wróćmy na chwilę do pewnych wcześniejszych rozważań, do początków badań nad wyobraźnią. Jak to zwykle bywa w nauce, te początki mają charakter filozoficzny. Na początku to filozofowie zastanawiali się nad tym, jaka jest natura naszych wyobrażeń, czym w ogóle wyobraźnia jest, cóż to za tajemniczy proces umysłowy, którym przecież posługujemy się na co dzień. Taki tradycyjny pogląd w filozofii, pogląd, który zresztą jest dość mocno oparty na naszych intuicjach i na tym, jak potocznie rozumiemy wyobraźnię, jest następujący. Ona stanowi element pewnego zmysłowego kontinuum, czyli jest jakaś ciągłość między postrzeganiem obiektów, czyli na przykład między tym, jak teraz spoglądam na ten stolik, a między moimi wyobrażeniami, na przykład stolika. Jeżeli po skończeniu tych nagrań, gdy będę wracał do domu, wyobrażę sobie ten stolik, który widziałem tutaj w studio nagraniowym, to oprę się o te wrażenia, które mam w tej chwili, gdy na niego patrzę. Widzę jego kształt, kolor, potrafię ocenić jego wielkość. To jest coś, co wydaje się nam bardzo zdroworozsądkowe i trudno się dziwić, że takie stanowisko przetrwało bardzo długo i początki psychologicznych, naukowych badań nad wyobraźnią łączą się właśnie z przyjęciem takiego stanowiska. Jest sporo argumentów, które przemawiają za tym, że wyobraźnia rzeczywiście opiera się o dane zmysłowe, że wyobrażając coś sobie, wykorzystujemy te same obszary mózgu, które wykorzystujemy wtedy, gdy coś postrzegamy.
Jednym z argumentów na rzecz takiego postawienia sprawy, takiego spojrzenia na wyobraźnię, są eksperymenty przeprowadzone w latach 70. Eksperymenty te dotyczą zjawiska, o którym już mówiliśmy w poprzednich odcinkach, czyli rotacji umysłowej czy rotacji mentalnej. Przypomnijmy, możecie sobie wyobrazić jakąś figurę, na przykład trójkąt, który następnie obracacie w myślach. Nie jest to trudne. Takie zjawisko jest o tyle interesujące z perspektywy badań psychologicznych, że można mierzyć czas wykonania tej rotacji. Były przeprowadzone takie eksperymenty behawioralne, w których osoby badane miały za zadanie wykonać mniej lub bardziej złożoną rotację mentalną. Taka rotacja mogła na przykład polegać na obrocie prostej figury lub na obrocie figury dużo bardziej złożonej. Co się okazało? Otóż okazało się, że te osoby, które miały bardziej złożone rotacje do wykonania, miały obracać w myślach obiekty, które są trudniejsze do wyobrażenia, bardziej skomplikowane, wykonywały to wolniej. Dość intuicyjny wniosek, który również bez przeprowadzania tego eksperymentu można by pewnie wysnuć. Ale istotne jest to, że pokazuje takie, a nie inne rozlokowanie czasów reakcji, że potrzebujemy faktycznie w myślach obrócić jakiś obraz mentalny, czyli potrzebujemy wykonać coś analogicznego do sytuacji, gdy obracamy obiekt rzeczywistości. Łatwiej jest obrócić prosty obiekt, jakiś mały kamyk, niż na przykład jakiś złożony obiekt, który jest większy. I te eksperymenty Sheparda i Metzlera są wykorzystywane jako jeden z argumentów na rzecz tego intuicyjnego rozumienia wyobraźni, zgodnie z którym wyobraźnia opiera się o dane zmysłowe i działa analogicznie jak postrzeganie zmysłowe. Zastanówmy się jednak, próbując ocenić to stanowisko, jaka jest różnica między wyobraźnią a percepcją? Bo oczywiście nikt nie twierdzi, że to są dokładnie te same procesy. Tak jak wspominaliśmy, to jest raczej jakieś jedno kontinuum, jest to jakaś ciągłość, ale procesy są różne. No przede wszystkim najbardziej oczywisty element, żebym mógł coś postrzegać zmysłowo, żeby była możliwość percepcja, to jakiś obiekt musi być w zasięgu moich zmysłów. No, jeżeli obserwuję za pomocą mojego zmysłu wzroku, obserwuję ten stolik, no to muszę go widzieć, tak? On musi znajdować się w tym pomieszczeniu, a w pomieszczeniu obok. To jest oczywiste. Jeżeli na przykład chcę za pomocą zmysłu dotyku zbadać, jaka jest struktura materiału, który ten stolik tworzy, no to również on musi być dostępny. Można więc powiedzieć, że percepcja ma miejsce online, odwołując się do tego dość często wykorzystywanego rozróżnienia w różnych kontekstach, na online i offline. Percepcja ma miejsce online. Wyobraźnia natomiast może mieć miejsce również, ona ma miejsce offline, co oznacza, że wyobrażamy sobie coś w sytuacji, gdy tego nie postrzegamy. No bo po co miałbym sobie wyobrażać ten oto stolik, jeżeli go widzę w tej chwili? Raczej, jeżeli będę chciał sobie przypomnieć na przykład, na ilu nogach on stoi, to wtedy wykorzystam wyobraźnię, żeby przywołać w pamięci ten obraz. Jeżeli poszukujemy jakiejś teorii, która najlepiej oddaje to intuicyjne stanowisko, które wskazuje na zależność między percepcją i wyobraźnią, no to trzeba się odwołać do jednej z najczęściej dyskutowanych teorii, czyli teorii Koslina. Podczas gdy Sheppard i Metzler badali zjawisko obrotów umysłowych, czyli tych rotacji, Koslin zainteresował się nieco innym zjawiskiem i prowadził badania w nieco innym kierunku. Ten kierunek określany jest mianem badań nad skaningiem umysłowym czy skanowaniem umysłowym. I celem tych eksperymentów było określenie tego, w jaki sposób poprzez nasze wyobrażenia my opisujemy czy odbieramy cechy jakichś obiektów. Wśród kilku eksperymentów przeprowadzonych przez Koslina warto wyróżnić dwa z nich. Pierwszy eksperyment dotyczył określania odległości między jakimiś punktami w wyobraźni. Osoby badane zobaczyły mapę
jakąś tam zmyśloną mapę zmyślonego miejsca, powiedzmy kraju czy czegokolwiek, to nie ma znaczenia. I na tej mapie były oznaczone różne punkty. Później osoby te zostały zapytane, kiedy już tej mapy nie widziały, żeby zostały proszone o to, żeby wyobraziły sobie, jaka jest odległość między jakimś punktem A a punktem B. Ciekawe jest w tym eksperymencie to, że osoby, które miały ocenić odległość między punktami, które na mapie znajdowały się bliżej siebie, robiły to szybciej niż te osoby, które oceniały odległość między punktami, które były dalej od siebie. To sugeruje, że faktycznie wyobrażając sobie tę mapę, osoby odtwarzały jej obraz w myślach, a następnie szacowały, jakoś tę mapę analizowały po to, żeby ocenić odległość między punktami. Dlatego też, im większa była ta odległość, tym więcej czasu osoby te potrzebowały, żeby ją ocenić, oszacować odległość między tymi punktami. Inny eksperyment dotyczył różnicy między wyobrażaniem sobie przedmiotów dużych i małych. Chodziło w nim o pokazanie tego, że jeżeli wyobrażamy sobie jakiś obiekt, na przykład skontrastowany z mniejszym obiektem, albo umieszczony w większym prostokącie, to wtedy łatwiej opisać nam jego cechy. Szybciej po prostu osoby badane były w stanie stwierdzić, czy obiekt jakąś cechę posiada, czy jej nie posiada. To również pokazuje, że jeżeli sobie coś wyobrażamy, to tworzymy obraz, który jest podobny do tego, co sobie wyobrażamy. Jeżeli wyobrażam sobie ławkę, to tworzę jakiś jej obraz. I im większy on będzie, tym łatwiej będzie mi odpowiedzieć na pytanie o szczegółowe cechy tej ławki. O ile na przykład, gdy ktoś mnie zapyta, jaki ławka ma kolor, to pewnie niezależnie od tego, czy wyobrażę sobie dużą, czy małą ławkę, odpowiem szybko. Ale jeżeli zapyta mnie już o jakieś szczegóły dotyczące na przykład materiału, z którego jest zrobione, albo jakichś wzorków, które na niej występują, jakichś ozdób, to wtedy dużo łatwiej będzie mi sobie określić te cechy, jeżeli wyobrażę sobie dużą ławkę. I zauważcie, że podobnie działa nasza percepcja. Jeżeli widzicie obiekt, który jest blisko Was, to postrzegacie go jako coś większego i wtedy łatwiej Wam opisać cechy tego obiektu. Tak na przykład widzicie tę ławkę, na której siedzę, ona znajduje się stosunkowo blisko i widzicie ją lepiej, łatwiej Wam opisać jej cechy niż na przykład ławki, która znajduje się tam. Z tego względu, z uwagi na to, że bardzo silny w teorii Koslina jest ten element obrazowy, bo rzeczywiście obrazy mentalne, te wyobrażenia są silnie obrazowe, są postrzegane przez nas, tak jak obrazy, które możemy zobaczyć w rzeczywistości, to stanowisko określa się mianem pictorialism. Dość trudno jest znaleźć polski odpowiednik, dobry odpowiednik tego słowa. Możemy więc posłużyć się nieładną kalką piktorializm. Ale chodzi tutaj o to, że mamy jakiś rodzaj obrazowości naszej wyobraźni. Stanowisko przeciwne w stosunku do tego określa się mianem deskrypcjonizmu, czyli takiego poglądu, o którym zaraz sobie więcej powiemy, zgodnie z którym nie chodzi o wyobraźni, o przywoływanie obrazów, co raczej pewnych opisów, pewnych sądów. Argumentów na rzecz takiego rozumienia wyobraźni dostarczają również badania prowadzone w kontekście symulacji mentalnych w ramach programu ucieleśnionego poznania. Badania te dotyczą sposobu, w jaki my przetwarzamy pojęcia, przetwarzamy również język i wskazują, że jeżeli na przykład ktoś wyobraża sobie jakiś obiekt postrzegany za pomocą zmysłu wzroku, to aktywuje się ten sam obszar mózgu, który jest aktywny wtedy, gdy faktycznie coś postrzegamy, gdy postrzegamy jakiś obiekt. Co ważne, jak wspominałem poprzednio, wyobraźnia jest multimodalna. Oznacza to, że jeżeli przyjmujemy, że wyobraźnia opiera się o dane zmysłowe, to tak naprawdę każdy zmysł jest dla niej istotny i mamy różne rodzaje wyobraźni. Wyobraźnie, jeżeli chodzi o wzrok, wyobraźnie, jeśli chodzi o słuch,
wyobraźni, jeśli chodzi o dotyk, mamy też wyobraźni, jeśli chodzi o zapachy. Możemy sobie coś wyobrażać, choć to pewnie już jest o wiele trudniejsze. Najprostszym rodzajem wyobraźni jest ta wyobraźnia, która oparta jest o zmysł wzroku, o dane percepcyjne, których dostarcza nam wzrok i to dzięki niej tworzymy w umyśle jakieś obrazy. Badania neurobiologiczne, które są prowadzone w kontekście symulacji mentalnej, wskazują, że jeżeli symulujemy jakiś obiekt, czyli na przykład myślimy o nim, to nie tylko obszary odpowiedzialne za wzrok ulegają reaktywacji, ale także te za słuch, za dotyk, czy za właśnie zmysł węchu. Były takie badania, w których pokazano na przykład, że jeżeli osoby badane myślały o telefonie, to reaktywacji ulegały obszary odpowiedzialne za słuch. Jeżeli osoby myślały o jakimś zapachu, na przykład zapachu cynamonu, to reaktywacji ulegały obszary odpowiedzialne za właśnie wrażenia olfaktoryczne, zapachowe. A zatem symulacja mentalna rzeczywiście wydaje się czymś realnym, to znaczy możemy odnaleźć przejawy aktywności mózgu, które sugerują, że rzeczywiście ona opiera się o dane zmysłowe i opiera się o te same procesy psychiczne, czy zbliżone procesy psychiczne, procesy poznawcze, które mają miejsce wtedy, kiedy faktycznie czegoś doświadczamy. I te badania można traktować jako silny argument na rzecz teorii wyobraźni, zgodnie z którą ona rzeczywiście oparta jest o nasze wrażenia zmysłowe. Warto wspomnieć też, że sam Koslin przeprowadzał eksperymenty tego rodzaju. W latach 90. wykazał na przykład, że wyobrażanie sobie jakichś obiektów łączy się z reaktywacją obszarów mózgu, które są aktywne wtedy, gdy coś widzimy. Wydaje się więc, że ta teoria to ujęcie wyobraźni, zgodnie z którym ona stanowi coś pokrewnego do naszej percepcji wzrokowej, wydaje się, że to jest dobrze ugruntowane, że są badania, które wskazują, że faktycznie tak jest. No ale niestety sprawa nie jest tak prosta. Pojawiły się bowiem też liczne badania, które podważały poszczególne założenia takiego ujęcia wyobraźni. Jest pewna grupa tych badań, o których chciałbym wspomnieć. One są szczególnie interesujące dlatego, że bezpośrednio odnoszą się do funkcjonowania ludzkiego mózgu, a nie tyle do jakichś eksperymentów behawioralnych, które można interpretować zawsze na wiele sposobów. Wykazano, że osoby, których mózg jest uszkodzony z uwagi na lezje, czyli po prostu uszkodzenia określonych obszarów mózgu, które upośledzają funkcjonowanie w jakimś wymiarze. Osoby, u których na przykład upośledzone były obszary mózgu odpowiedzialne za percepcję wzrokową, były w stanie tworzyć w umyśle wyobrażenia analogiczne do tych obrazów, które mamy, gdy coś postrzegamy. Oznacza to, że wcale nie jest tak, że funkcjonujące zmysły są konieczne do tego, żeby funkcjonowała wyobraźnia. Były też eksperymenty wykazujące odwrotną zależność, właśnie brak zależności. Osoby, które posiadały jakieś uszkodzenia w mózgu, które sprawiały, że nie były w stanie przywoływać wyobrażeń, były w stanie normalnie postrzegać świat, w sensie ich zmysły nie były upośledzone. To są argumenty, które mogą sugerować, że zależność między zmysłami, między informacją zmysłową a tym, co sobie wyobrażamy, nie jest tak silna, jak może się wydawać. Że ta relacja na pewno występuje w jakimś zakresie, ale pojawia się pytanie, na ile jest warunkująca, na ile wyobraźnia jest warunkowana informacjami, które otrzymujemy dzięki zmysłom. W tym kontekście warto wspomnieć o pewnym zaburzeniu. Przynajmniej tak się je określa, chociaż pytanie, czy naprawdę jest to zaburzenie, jest otwarte. Chodzi o afantazję. Afantazja, jak sama nazwa wskazuje, to niezdolność do tworzenia w umyśle wyobrażeń. Czyli brak tego oka umysłu. Po prostu ktoś, kto cierpi czy ma afantazję, nie jest w stanie tworzyć wyobrażeń w taki sposób, jak inni ludzie je tworzą. Zresztą łatwo sobie wyobrazić a propos,
czym a fantazja jest, jeżeli weźmiemy pod uwagę to, jak to słowo wygląda. Mamy literkę A, która klasycznie jest wykorzystywana, bo tak to jest w języku greckim, do negacji czegoś, a fantazja, czyli wytwór wyobraźni. Czyli a fantazja to po prostu niezdolność do tworzenia wyobrażeń. No właśnie, mamy osobę, która cierpi na fantazję, nie może tworzyć tych wyobrażeń, ale przecież ona postrzega świat najprawdopodobniej tak jak my wszyscy. Osoba, która nie może tworzyć wyobrażeń, może postrzegać obiekty. Ta różnica, o której mówiliśmy między percepcją a wyobraźnią, w tym przypadku okazuje się więc istotna. Czy to czasem nie jest również argument na rzecz tego, że jednak zależność między percepcją a wyobraźnią nie jest tak silna, jak może się nam wydawać? No, być może tak. Dyskusja na ten temat się toczy. Tak czy inaczej, a fantazja to z poznawczego punktu widzenia bardzo interesujący przykład pokazujący, że wyobraźnia nie jest jednak warunkowana tym, jak nasz organizm funkcjonuje w innych okolicznościach. Osoby, które cierpią na fantazję, mogą nawet sobie nie zdawać sprawy. Zresztą w jednym badaniu, również link do tekstu znajdziecie poniżej, opisano doświadczenia tych osób, które nagle w wieku 20 czy 30 lat zorientowały się, że ludzie mówią coś o jakichś wyobrażeniach, że coś sobie wyobrażali, że coś na przykład obracali w myślach, oni nie są w stanie tego zrobić. To nie jest coś, co upośledza funkcjonowanie na co dzień. Jest jeszcze jeden interesujący element, bo pokazano, że osoby te mają marzenia senne. Czyli jednak pewna specyficzna, nieświadoma jakaś odmiana czy rodzaj, nieświadomy rodzaj wyobraźni u tych osób jest zachowany na podstawowym poziomie. No i wreszcie jest jeszcze jeden problem ze stanowiskiem, o którym mówimy, z tym piktorializmem czy obrazkowością wyobraźni. Gdzie znajdują się obrazy myślowe? Jeżeli wyobraźnia to właśnie odtwarzanie obrazów myślowych, to pojawia się pytanie, gdzie one są? Gdzie one się znajdują? Trochę, przynajmniej tak wskazują krytycy tej teorii, trochę zwolennik takiego stanowiska, o którym mówimy, wpada w pułapkę dualizmu. No bo musi założyć, że one są gdzieś w umyśle, ale gdzie? No to jest rzeczywiście inny, dość istotny problem stanowiska, które podziela na przykład Koslin. Skoro już wiemy, jakie są zasadnicze twierdzenia czy założenia jednej z teorii dotyczących wyobraźni i jak można ją krytykować, to przejdźmy teraz do krótkiego omówienia innej, opozycyjnej względem tamtej teorii dotyczącej wyobraźni. Ta teoria została sformułowana przez Zenona Piliszyna. Piliszyn, kanadyjski psycholog, stał się adwersarzem Koslina już na wczesnym etapie tych badań, w latach w gruncie rzeczy 70. I ta ich debata wyznaczyła ta imagery debate, czyli właśnie debata dotycząca statusu tego, co sobie wyobrażamy, naszych wyobrażeń, ona wyznaczyła tak naprawdę trendy badawcze, albo wyznacza aż po dziś dzień. Zgodnie ze stanowiskiem Piliszyna i jego zwolenników, wyobraźnia to proces autonomiczny. To niezależny od percepcji proces poznawczy. Nie bazuje ona na danych zmysłowych, ale na abstrakcyjnych sądach. Wyobraźnia nie działa więc analogowo. To nie jest tak, że jeżeli sobie coś wyobrażam, to przywołuję jakieś obrazy, które są podobne do tego, co sobie wyobrażam, do tych istniejących rzeczywiście w świecie obiektów. Ona działa trochę podobnie jak język. Wyobrażając sobie przedmioty, my tak naprawdę wyobrażamy sobie ich opisy. Wyobrażamy sobie też jakieś przekonania, nasze przekonania dotyczące tych obiektów. I nie tyle bazujemy na
pewnych reprezentacjach, które są podobne do tych obiektów w jakimś sensie, tak jak zdjęcie jakiegoś obiektu no jest w pewnym sensie podobne do tego obiektu, co bazujemy na arbitralnych, amodalnych reprezentacjach. Oznacza to, techniczne określenia oznaczają, że to, co sobie wyobrażamy, w żadnym wypadku nie jest oparte o dane zmysłowe i nie jest podobne do tego, co sobie wyobrażamy. To, że my to tak widzimy i że intuicyjnie czy zdroworozsądkowo postrzegamy wyobraźnię właśnie w ten sposób, to jest tylko i wyłącznie pewne złudzenie, któremu ulegamy z uwagi na to, jak wyobraźnia działa w naszej głowie. Pieliszyn zarzucił Kosslynowi między innymi to, że błędnie interpretuje on wyniki swoich eksperymentów. Osoby, które badał, nie tyle jego zdaniem Pieliszyna przetwarzają analogowe reprezentacje podobne do obiektów, co raczej przetwarzają swoje przekonania dotyczące tych obiektów. I równie dobrze pewne efekty, na przykład te, które wynikają z badań nad skaningiem umysłowym, da się wyjaśnić bez odwołania do analogowości tych reprezentacji. Warto jednak zaznaczyć istotny element. Żadna ze stron tej dyskusji nie neguje istnienia obrazów umysłowych. Raczej chodzi o to, że różne jest spojrzenie na naturę czy charakter tych obrazów, że albo są one podobne, albo są niepodobne do tego, co obrazują. Czy jednak jest tak, że badając wyobraźnię, musimy wybierać między dwoma opozycyjnymi stanowiskami w tej debacie dotyczącej natury naszych wyobrażeń? Być może wcale nie. W latach 70. pojawiła się też inna koncepcja, teoria podwójnego kodowania Alana Paivio. Zgodnie z tą teorią, jak sama nazwa wskazuje, informacje w naszym umyśle są kodowane za pomocą dwóch systemów. Systemu obrazowego, czyli to byłoby coś, co odpowiada teorii wyobraźni Kosslyna, i systemu, który jest amodalny, systemu, który oparty jest o jakieś językowe twory, czyli logogeny. Te pierwsze w tej teorii, te obrazki w naszym umyśle nazywane są imagenami. I teraz ta teoria została sformułowana po to, żeby wyjaśnić efekt konkretności. To jest taki efekt, który w wielu badaniach psychologicznych się pojawia i chodzi w nim o to, że szybciej przetwarzamy pojęcia, wyrażenia, które odnoszą się do czegoś konkretnego, szybciej niż te, które odnoszą się do czegoś abstrakcyjnego. I to jest trochę jak z wyobraźnią. Pamiętacie może w pierwszym odcinku naszej serii poprosiłem Was, żebyście sobie najpierw wyobrazili kilka obiektów konkretnych, istniejących realnie, jak drzewo, jabłko czy wieżowiec, a następnie zapytałem o obiekty abstrakcyjne, jak prawda czy sama wyobraźnia. I przypuszczam, że o wiele trudniej było Wam sobie wyobrazić te drugie. Tak samo jest w języku. Łatwiej przetwarzamy pojęcia, łatwiej operujemy słowami, które odnoszą się do czegoś konkretnego, niż tymi, które odnoszą się do czegoś abstrakcyjnego. I teraz, jak można przenieść na grunt badań nad wyobraźnią założenia tej teorii? No, możemy przyjąć, że właśnie wyobraźnia wcale nie bazuje tylko na jednym systemie, że nie jest tak, jak twierdził Kosslyn, że jest ciągłość między percepcją a wyobraźnią, ale nie jest też tak, jak twierdził Pieliszyn i jego zwolennicy, że wyobraźnia opiera się jakieś sądy, czyli tak naprawdę bazuje na reprezentacjach amodalnych, takich, które nie są w ogóle podobne do tego, do czego się odnoszą. Być może jest tak, że wyobraźnia bazuje na obu tych systemach, podobnie jak całe nasze poznanie. I na przykład, jeżeli wyobrażamy sobie coś bardzo konkretnego, jak to jabłko, to wtedy rzeczywiście w naszym umyśle aktywują się te informacje zmysłowe, które posiadamy, ponieważ niejednokrotnie jabłko widzieliśmy. I być może rzeczywiście jest tak, na co wskazują badania, o których wcześniej mówiłem, że reaktywacji ulegają te obszary mózgu, które odpowiedzialne są za widzenie, czyli te same, które są aktywne wtedy, gdy coś postrzegamy realnie, online. Z drugiej strony, jeżeli wyobrażamy sobie coś bardziej abstrakcyjnego, być może rzeczywiście jest tak, że operujemy tutaj na jakichś abstrakcyjnych sądach, że w tym przypadku bliżej prawdy jest Pieliszyn. Być może tak. W każdym razie ważne jest to, że teoria podwójnego kodowania znajduje coraz więcej zastosowań w badaniach
tych, które mają miejsce dzisiaj w badaniach współczesnych, na przykład dotyczących reprezentacji umysłowych, gdzie zakłada się, że wcale nie jest tak, że silne ucieleśnienie, wspominałem wcześniej o programie ucieleśnionego poznania, że to założenie silnego ucieleśnienia, że wszystkie nasze pojęcia są tak naprawdę oparte o symulacje w naszych umysłach, że to wcale nie jest tak, że potrzebujemy też jakiegoś rodzaju reprezentacji, które wcale nie są oparte o dane zmysłowe. I tak samo można powiedzieć w kontekście wyobraźni, jako specyficznego typu symulacji. Symulujemy to, co postrzegamy, ale symulujemy też, opierając się o coś bardziej abstrakcyjnego, o nasz język. Podsumujmy zatem nasze dzisiejsze spotkanie. Jeżeli myślimy o wyobraźni z perspektywy badań naukowych, czyli chcemy zrozumieć, jak ona jest współcześnie badana, to w pierwszej kolejności warto zwrócić uwagę na debatę dotyczącą natury naszych wyobrażeń umysłowych. W tej debacie można wskazać na dwa główne stanowiska. Stanowiska, które pozornie nie dają się pogodzić. Zgodnie z pierwszym z nich, wyobraźnia opiera się o dane zmysłowe. Wyobraźnia i percepcja, i postrzeganie zmysłowe stanowią zatem pewien ciąg, pewne kontinuum. Zgodnie z teorią drugą, wyobraźnia stanowi niezależny mechanizm poznawczy, niezależny od percepcji wzrokowej i w związku z tym, analizując wyobraźnię, nie możemy wpaść w pułapkę traktowania jej jako opartej o dane zmysłowe. Wreszcie, można na wyobraźnię spojrzeć również nieco inaczej. Można uznać, że ona wcale nie wykorzystuje tylko i wyłącznie danych zmysłowych, albo tylko i wyłącznie danych, które mamy w związku z przetwarzaniem sądów na temat świata. Być może ona opiera się na obu tych systemach i to jest intuicja, którą już w latach 70. sformułował Aaron Paivio. To, które stanowisko jest bardziej adekwatne, które tak naprawdę lepiej opisuje, czym jest wyobraźnia, to już jest coś, co podlega indywidualnej ocenie i do dokonania takiej oceny zachęcam każdego z Was. Bardzo serdecznie dziękuję.